Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Boga masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep słodyczą mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie, jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu, panuj wśród swoich nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy, zetrze królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja. Umocnij, Boże, to, czego dokonałeś, czyniąc z nas Twoją świątynię, w której mieszka Duch Święty. Alleluja. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego, przybytkiem jego stał się Juda, Izrael jego królestwem. Morze to ujrzało i uciekło. Jordan swój bieg odwrócił. Góry skakały jak barany, pagórki niby jagnięta. Cóż ci jest, morze, że uciekasz? Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? Góry, czemu skaczecie jak barany i niby jagnięta pagórki? Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba, który zmienia opokę w jezioro, a skałę w źródło wody. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Umocnij, Boże, to, czego dokonałeś, czyniąc z nas Twoją świątynię, w której mieszka Duch Święty. Alleluja. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli przemawiać. Alleluja. Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja. Alleluja. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, wielcy i mali. Alleluja. Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy
i oddajmy Mu chwałę. Alleluja. Alleluja, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła. Alleluja. Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Alleluja. Alleluja. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli przemawiać. Alleluja. Usiłujcie zachowywać jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch. Bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja, alleluja. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja, alleluja. Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja, alleluja. Dzisiaj się wypełniły dni pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Duch Święty objawił się uczniom w płomieniach ognia i udzielił im swoich charyzmatów. Posłał ich na cały świat, aby nauczali i dawali świadectwo. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, ten będzie zbawiony. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dzisiaj się wypełniły dni pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Duch Święty objawił się uczniom w płomieniach ognia i udzielił im swoich charyzmatów. Posłał ich na cały świat, aby nauczali i dawali świadectwo. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, ten będzie zbawiony. Alleluja. Z radością módlmy się do Boga Ojca, który przez Chrystusa zgromadził swój Kościół i błagajmy Go. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi, naznaczonych we chrzcie imieniem Chrystusa. Spraw, aby wierzący mieli jedno serce i jednego ducha. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ty napełniłeś Duchem Świętym całą ziemię. Wspomagaj wszystkich ludzi, aby budowali ten świat w sprawiedliwości i pokoju. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Panie Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty pragniesz zgromadzić w jednej wierze swe rozproszone dzieci. Oświeć całą ziemię łaską Ducha Świętego. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ty przez Ducha Świętego wszystko odnawiasz. Daj zdrowie chorym, pociechę strapionym,
a wszystkich obdarz zbawieniem. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ty mocą Ducha wskrzesiłeś z martwych swojego Syna. Obdarz wiecznym życiem nasze śmiertelne ciała. Ducha Świętego ześlij na swój Kościół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.